ostatnią niedzielę marca 2023 roku poznaliśmy indywidualnych mistrzów Polski w tenisie stołowym. Imprezę rozegrano w Płocku. W tym samym czasie na południu kraju u źródeł Wisły odbył się kolejny raz turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Wisły. Referat promocji Urzędu Miasta wraz z klubem sportowym UKS Wiślańskie Orły po raz kolejny zorganizował turniej dla sympatyków tenisa stołowego. Frekwencja dopisała. Do centrum Wisły przyjechali zawodnicy m.in. z powiatu bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, zza południowej czeskiej granicy oraz innych wraz z mieszkańcami samej Wisły. Druga edycja w nowej formule zapewniła wszystkim obecnym możliwość rywalizacji w dobrym stylu z tenisistami grającymi na co dzień na bardzo dobrym poziomie. Poprzednie 5 lat organizator zapraszał wszystkich miłośników tenisa stołowego oraz zrzeszonych w co najwyżej czwartej lidze. W 2023 roku ponownie zagrali przy stołach ci, co grają już w trzeciej lidze. To dobry kierunek, aby rozwijać tę piękną dyscyplinę sportu. Są zawodnicy lokalni, są również lokalne zawodniczki. Panie, co bardzo cieszy organizatorów. Ten turniej jest również częścią większego projektu integrującego społeczność lokalną i zachęcającego do aktywnego stylu życia. Spartakiada Dolin, w której przez cały rok w 8 dyscyplinach sportowych społeczność lokalna staje do rywalizacji o najlepsze lokalty, m.in. grając właśnie w tenisa stołowego. Aktywizacja społeczeństwa lokalnego również przez turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Wisły nabiera jeszcze większej mocy. Cieszy udział kobiet w grze przy stołach. Na starcie imprezy stanęło 7 pań, aż 4 z nich z samej Wisły. Jest to tendencja wzrostowa. Jak powiedzieli nam organizatorzy, w tamtym roku liczba pań przy stołach wynosiła 3. Teraz mamy tendencję właśnie wzrostową. Rywalizacja we wszystkich kategoriach zakończyła się po południu po godzinie 16. Całej imprezie towarzyszyła znakomita integracyjna atmosfera. Kto w danej chwili nie uczestniczył w grze, mógł oglądać innych, w jaki sposób sobie radzą przy stole we własnej grze. O punkty. Turniej tenisa stołowego Puchar Burmistrza Wisły w 2023 roku był znakomity. Do dużej liczby pozytywów możemy dodać także świetny poziom gier przy stołach, niezwykle widowiskowy. Ufajmy, że następna impreza będzie zorganizowana również w tak dobrym stylu.